A więc w tej grze zostajemy pracownikami fast fooda. Zobaczymy, jak pójdzie mi robienie hamburgerów i smażenie frytek i czy nie doprowadzę do eksplozji już w pierwszej minucie filmu. No dobra, jestem w grze. Ale tu syf, kto tu to wszystko tak porozwalał? Halo, tu się coś pali. Panie frytkarzu, to nie może tak wyglądać. Teraz to ja jestem tutaj szefem kuchni, więc zaprowadzę tu porządek. A to co? To chyba było kiedyś pudło. To je też wywalę do kosza. Co? Ej, dostałam za to hajs. Ciekawe, czy jak wywalę gaśnicę, to też dostanę pieniądze. Nie. Ej, a czemu oni mają takie te? Nie znam takich technologii. Matko jedyna, ale czemu wywaliłeś frytkarza do tego kosza? On teraz w jakichś backroomsach może być. Nie martw się, ziomuś, idę po ciebie. What? Jestem znowu w kuchni. O, widzowie, jednak typa od frytek też tu tepnęło. No dobra, trzeba się wziąć za robotę. Ej typie, co ty odwalasz? Nie, on chce mnie tam wrzucić. Ha! Nie trafi. No, no, don't do it, no. Nie. Powróciłam. Dobra, robię hamburgersa. Potrzebuję spodu od bułki. Oto się nada. Co jeszcze? Teraz ser. Gdzie jest? O, jest. Taki z ziemi dobry. Klient nawet się nie zorientuje. Co jeszcze? Teraz mięso. Ej, oddawaj. To moje niedokończone arcydzieło. Dawaj mi to. Moje. Hello? How are you? Nie, chyba zapomniałeś, kto tu jest szefem kuchni, złoży skargę do kierownika. Czary jakieś na mnie odprawiają. Na szczęście wpadnięcie do kosza grozi tylko tym, że z powrotem wraca się do kuchni. Muszę dokończyć mojego hamburgera i znalazłam na ziemi mięso. Teraz muszę je usmażyć. Mam nadzieję, że ci dwaj tu nie przyjdą. No, smaż się szybciej. Chyba już gotowe. A ty czego tu? No znowu mi hamburgera kradnie. Jedzenie mi czarują, nie wiem, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, zmieniłam serwer i wygląda na to, że tu pracują bardziej cywilizowani ludzie. I jest nawet porządek. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Aha, za szybko ich pochwaliłam, jednak jest syf. To będzie ciężka robota. O, szczur. A mogę go usmażyć? Nie, zostaw, zrobimy z niego specjalność naszej restauracji, całe miasto będzie chciało spróbować. Gdzie on go wynosi? Co to? Nietoperz. Czy latający szczur? Ale czemu on nam kotlety kradnie? Usmażymy go. Wszyscy mnie słuchajcie, wprowadzamy nowe danie do menu. Będą to smażone szczury. To jest plan, który rozkręci nasz biznes. Talerz. Bułka. Co jeszcze? Hamburgersa. Teraz idziesz za to do smażenia. Co? Wywalił go do kosza. Opatrzcie, jak ładnie usmażony. Wezmę talerz. Nie chcę się przyczepić. To będzie bez talerza. Dzień dobry. Polecam nasze nowe danie, smażony szczur. Bardzo zdrowy, dużo białka i w ogóle. What? No jedz to. No, 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 jakie dobre. No zjadł to. Myślę, że te latające powinniśmy sprzedawać w podwójnej cenie. Krzysiu, jak uważasz? Ale dlaczego, Krzysiu? Nie wierzysz w mój plan? Za sklepem mamy cały zapas składników, to się nie może nie udać. Co jest? Ty to ten szczur z Ratatouille. Co on odwala? On zanosi jedzenie.
ale fajny. Nie wierzę to jego braci. Jemu oszczędzimy życie. Będzie dla nas pracował. Ale fajny on jest. Patrzcie, chcę, żebym mu zespełniła talerz. No masz. Czekajcie, bo mu się frytki do talerza nie przyklejają. O nie, czemu zniknął? A taki fajny był. Straciliśmy najlepszego pracownika. Witam. Pańskie frytki. To dokładnie to, co zamówiłem. O, i zapłacił nawet. Witam. Przygotowuję kolejne zamówienie. O, Pikachu. Jaki fajny. Ała. Poraził mnie prądem. Czekaj, nie uciekaj. Hamburgery z Pikachu będziemy sprzedawać 4 razy drożej. Ała. Czyli jednak nie da się go wziąć. O, kot. Zatrudnimy go, będzie łapał nam szczury do smażenia. Czeka na ofiarę. Ono, masz, łap go. Ale ułomny ten kot. Co on robi? O, szczur, łap go. No łap. Co on robi, widzowie? Ho? Uciekł. Wracaj tu. No trudno, i tak się nie nadawał. Dzień dobry. Proszę, sałata. Jest zdrowa. Sałata? A co, coś nie pasuje? Jeśli tak, to żegnam. Miłego pobytu w backroomsach. Witam. Ostatnio brakuje nam pracowników, więc mogę pani podać tylko to. To sam kotlet. Ta też wybrzydza. Pani już podziękujemy. O, wyrywa mi się. Dobrze, Andrzejku. Właśnie tak pozbywamy się niewygodnych klientów. Powiem tak. Dziwne rzeczy tu się dzieją, a mój pomysł na biznes ze szczurami nie wypalił. To ja się z wami żegnam. Bajo.